Lorenskuk Komunę. Informacje o szczepieniach przeciwko COVID-19 w Gminie Lorenskuk. Szanowni mieszkańcy Lorenskuk. W Gminie Lorenskuk rozpoczęto szczepienia przeciwko COVID-19. COVID-19 jest chorobą zakaźną. Krajowa Służba Zdrowia zaleca, aby jak najwięcej osób zostało zaszczepionych. Szczepienie zapobiega zachorowaniu. Szczepionka jest darmowa i można ją przyjmować dobrowolnie. Instytut Zdrowia Ludności przesyła co tydzień do naszej gminy szczepionki przeciwko COVID-19. Krajowa Służba Zdrowia przedstawiła gminom hierarchiczną listę, według której zaszczepieni zostaną mieszkańcy. Mieszkańcy gminy Lorenskuk szczepieni będą w takiej kolejności: grupa pierwsza: mieszkańcy domów opieki plus wybrane grupy personelu zdrowotnego, grupa druga: osoby w wieku 75 lat i starsze. Grupa trzecia osoby w wieku od 75 do 84 lat grupa czwarta osoby w wieku 65 do 74 lat, niektóre z osób w wieku od 18 do 64 lat z grupy wysokiego ryzyka. Grupa piąta osoby w wieku od 55 lat do 64 lat z chorobami i dolegliwościami towarzyszącymi. Grupa 6. Osoby w wieku od 45 do 54 lat z chorobami i dolegliwościami towarzyszącymi. Grupa 7. Osoby w wieku od 18 do 44 lat z chorobami i dolegliwościami towarzyszącymi. Grupa 8. Osoby w wieku od 55 do 64 lat. Grupa 9. Osoby w wieku 45 do 64 lat. 54 lat. Obecnie szczepimy osoby w wieku 75 lat i starsze, plus personel służby zdrowia. Przedstawiciele służby zdrowia nie zalecają, aby podawać szczepieniu dzieci w wieku poniżej 16 lat. Opracowane szczepionki nie były testowane u dzieci poniżej 18 roku życia. Bardzo rzadko zdarza się, aby dzieci poważnie chorowały na COVID-19. Termin szczepienia. Będziemy nawiązywać kontakt z mieszkańcami w trakcie szczepienia poszczególnych grup ludności. Jeżeli posiadasz adres zameldowania w Lawrence Cook, skontaktujemy się z Tobą, kiedy nadejdzie Twoja kolej. Otrzymasz wiadomość SMS wysłaną na Twój zarejestrowany numer telefonu. Kliknij w link podany w wiadomości SMS i zamów termin szczepienia. Jeżeli potrzebowałbyś pomocy przy zamówieniu terminu, możesz skontaktować się z nami, dzwoniąc pod numer 67. 49, 50, 37 w dni robocze od 10 do 14. Jeżeli nie mieszkasz w Lorensku, możesz zarejestrować się w kolejce szczepień na tej stronie internetowej. Wybierz wtedy: zamieszkały tymczasowo w gminie. Na stronie tej możesz również zarejestrować w kolejce szczepień członków rodziny. Kiedy przybędziesz na termin szczepień, pojaw się w centrum szczepień na 5 minut przed umówionym terminem wizyty. Miej założoną maseczkę ochronną i zgłoś się do recepcji po przybyciu na miejsce. Miej na sobie odzież pozwalającą na łatwe odsłonięcie przedramienia. Jeżeli masz objawy górnych dróg oddechowych lub czujesz się lekko chory, odłóż wizytę na inny termin, pomimo występowania łagodnych objawów. Zadzwoń pod numer rejestracji szczepień 67 49 50 37 aby umówić się na nowy termin wizyty. Gdzie będę przyjmować szczepionkę? Gmina Lorenskuk utworzyła własny ośrodek szczepień na drugiej kondygnacji metro Sturhandel w części kompleksu metro, która znajduje się za Lorenskog Hus w miejscu, w którym wcześniej był budynek Maxi. Centrum szczepień znajduje się w lokalu zajmowanym wcześniej przez G-SPORT adres kulturhusgata2. Jak dojechać? Po zaparkowaniu pojazdu udaj się do wejścia oznaczonego MetroSturhandel. Parking jest bezpłatny przez 3 godziny. Istnieje możliwość krótkotrwałego postoju tuż przed wejściem do centrum. Najbliższy przystanek autobusowy to Knatyn. Na terenie centrum znajduje się winda. Czy potrzebujesz skorzystać z usługi tłumacza? Podczas szczepienia masz prawo do korzystania z usługi tłumacza. Usługa tłumacza jest darmowa. Jeżeli potrzebujesz skorzystać z usługi tłumacza, daj nam o tym znać w trakcie zamawiania wizyty, wysyłając maila na adres koronawaksine.małpa.lorenskuk.kombune.no lub zadzwoń pod numer 67 49 50 37 w dni robocze od 10 do 14. Zarówno tłumacz, jak i personel służby zdrowia mają obowiązek zachowania tajemnicy służbowej. Oznacza to, że nie będą oni ujawniać informacji dotyczących stanu Twojego zdrowia. Informacje na temat szczepionki przeciwko COVID-19. Na stronie www.lorenskuk.comune.no możesz znaleźć wszelkie informacje związane ze szczepieniami przeciwko COVID-19 w gminie Lorenskuk. Znaleźć tam również można przegląd z podaną informacją o obecnie szczepionej grupie ludności. Czy szczepionka jest bezpieczna? Poszczególne szczepionki przeciwko COVID-19 przechodzą obszerne testy przed ich dopuszczeniem do użytkowania. Nie wykryto żadnych poważnych działań niepożądanych, powodowanych przez szczepionkę. Nie zawiera ona żadnych groźnych substancji i jest dopuszczona do użytku przez osoby wyznające wszystkie religie. Mamy nadzieję, że podane przez nas informacje są przydatne. W razie pytań prosimy o kontakt. Zapraszamy do szczepień. Z poważaniem gmina Lorenskuk.